Dzień trzeci, posłuszeństwo tronów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa wstępna. Panie Jezu Chryste, staję przed Tobą, aby razem z aniołami świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierzę w obecność dobrych duchów pośród nas. Zwracam się do Ciebie. I przyzywam świętego Michała Archanioła jako mojego patrona, obrońcę i orędownika. Pragnę, tak jak On, adorować Twoje boskie oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronię się pod Jego potężnym wstawiennictwem i ufam, że wspomoże mnie w walce ze złem i grzechem. Razem z chórem tronów. Przynoszę do Ciebie, Panie, wszystkie moje intencje i razem z aniołami już teraz dziękuję, że ich wysłuchujesz i nie zostawiasz mnie w potrzebie. W sposób szczególny zawierzam Ci wszystkie moje sprawy trudne i beznadziejne, ufając, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Pozwól mi, Panie. Dobrze przygotować się do aktu zawierzenia świętemu Michałowi Archaniołowi. Wierzę, że moc księcia niebieskich zastępów chroni przed napaściami złego ducha, a jego obecność jest znakiem szczególnego wybrania. W trzecim dniu przygotowania obdarz mnie duchem posłuszeństwa na wzór tronów, którzy wiernie trwają przed Bogiem. I pokornie mu służą. Modlitwa na dziś to wspólne błagania do świętego Michała Archanioła. Znajdziecie ją w linku pod opisem filmu. Tekst biblijny z listu do Rzymian. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego. Podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie, nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie złożeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Święty Augustyn w swoim dziele o państwie Bożym wskazał na dwa rodzaje państw, które w symboliczny sposób Przedstawiają dwa rodzaje ludzi, pisał: Dwie miłości powołały dwa państwa: miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie, miłość Boga zaś, posunięta aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie. Pierwsze szuka chwały w sobie, drugie w panu, bo pierwsze pragnie ją zdobyć u ludzi. Dla drugiego zaś najważniejszą chwałą jest świadek jego sumienia, Bóg. Tamto w chwale własnej podnosi głowę, to mówi do swojego Boga, Ty jesteś moją chwałą. Tak oto rysuje się przed nami obraz człowieka ziemskiego i duchowego. Postawę człowieka ziemskiego opisują takie pojęcia jak egoizm, egotyzm czy egocentryzm. Taki człowiek uważa siebie za pępek świata i nieskory jest do uznania, że są na tym świecie rzeczy ważniejsze niż on sam. Człowiek duchowy natomiast zwraca się ku Bogu, a tym samym swoje życie traktuje jako służbę względem innych. W takiej postawie rodzi się prawdziwe ojcostwo i macierzyństwo czyli umiejętność życia dla innych kosztem własnych ambicji, zysków i egoizmu. Obraz dwóch państw pokazuje, że człowiek może popaść w zachwyt nad sobą lub nad Bogiem. Zachwyt nad sobą niewiele ma wspólnego z pokorą. Pycha, mimo iż często wydaje się grzechem odległym i obcym, czai się w zakamarkach naszej duszy i daje o sobie znać przy najprostszych czynnościach. Nie ma nic bardziej zwodniczego nad pozory skromności. Często jest to tylko obojętność wobec opinii ludzkiej, a czasami ukryta pycha. Ta słusznie gani pysznych słowami: Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: Jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę. Pokora jest towarzyszką prawdy. Każdy powinien zdać sobie sprawę, że z jednej strony człowiek potrafi przekraczać samego siebie, dokonywać rzeczy wielkich i szlachetnych. Z drugiej strony nie ma ucieczki od naszej słabej i delikatnej kondycji. Życie ludzkie jest niezwykle kruche, a łaskę uświęcającą można bardzo łatwo utracić. Człowiek pokorny wie, że podobny jest do Boga, ale jednocześnie jest od Niego całkowicie inny. Warto zatem odmówić dziś z wiarą modlitwę o pokorę za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła, abyśmy nie sądzili o sobie wyżej niż jesteśmy w rzeczywistości. Modlitwa o pokorę za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. Święty Michał Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm który nie chce poddać się Bogu i jego świętej woli. wstawię się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do niego w każdej chwili mego życia, któż jak Bóg. Amen. Zadanie do wykonania na dzisiaj. Odprawię drogę krzyżową ze świętym Michałem Archaniołem. Link do modlitwy znajdziecie w opisie pod filmem. Prośby Boże, ty posyłasz swoich aniołów, aby nas strzegli rano, wieczór, we dnie i w nocy. Dodaj nam sił do wiernego wsłuchiwania się w ich natchnienia i ostrzeżenia. Ojcze, nasi aniołowie są zwiastunami nadchodzącej łaski. Spraw, abyśmy nie zmarnowali dobra, które dla nas przygotowałeś. Boże, twoi wierni z ufnością wzywają pomocy aniołów. Daj, abyśmy nie obrażali cię pychą, złośliwością i zawiścią. Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi Archanioła Michała. Niechaj pomnaża w nas wiarę i ducha pokornej służby. Trzeci akt strzelisty zawierzenia. Święty Michale Archaniele, odnowicielu ładu Bożego, spraw, abym w duchu posłuszeństwa odnawiał swoją przyjaźń z Bogiem i poskramiał w sobie bunt przeciwko Bożym przykazaniom. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.